Radio kończy. Co jeszcze teraz może zrobić w takiej sprawie? Odrabina życzliwości, nic więcej. A tu nie, bo nie. I takie, tego typu przypadki, które świadczą o tym, że jest kasta ludzi, która uważa się za nadzwyczajną, powoduje, że obywatele są rozżaleni, że mają żal do... Radio Koncit. Radio Koncit. Radio Koncit. Radio Koncit. Radio Koncit. Radio Koncit. Wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maria dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Minęła 13. Tu Radio Maria. W naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy. Już za chwilę Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej podsumuje 2 lata prezydentury Andrzeja Dudy. Obecny gospodarz Pałacu Prezydenckiego rozpoczął swoją 5-letnią kadencję 6 sierpnia 2015 roku od złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. W ocenie obserwatorów polskiej sceny politycznej prezydent godnie pełni powierzony mu przez wyborców urząd. Do końca kadencji pozostały jednak 3 lata. Doktor Grzegorz Piątkowski, politolog, zauważa, że w przeciwieństwie do swoich poprzedników prezydent Andrzej Duda prowadzi aktywną politykę. W szczególności zwraca tu uwagę na działalność za granicą. Mamy duże sukcesy dotyczące spotkań między innymi właśnie natowskich i mamy oczywiście sukcesy dotyczące polityki wschodniej. To znaczy przede wszystkim ona jest. Za prezydenta Komorowskiego tej polityki właściwie nie było. Kolejna kwestia, która odróżnia prezydenta Dudę od jego poprzednika, to właśnie aktywność. I prezydent Kwaśniewski, i Komorowski stawiali na miałką prezydenturę, gdzie tej aktywności właściwie nie było. Poprzednik był takim, powiedzmy, dobrym wujkiem, pokazywał się w telewizji, popełniał gafy. I na tym właściwie się kończyła jego publiczna działalność. 2 lata temu kandydat PiS-u na prezydenta Andrzej Duda pokonał w drugiej turze ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego, związanego z Platformą Obywatelską. Polityka PiS-u poparło 52% głosujących, a kolejne wybory prezydenckie odbędą się w 2020 roku. Rząd PO-PSL rozmawiał z władzami Orlenu o sprzedaży Rosjanom rafinerii w Morzejkach. Kwestia ta została poruszona w kolejnym fragmencie nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele. Taśmy opublikowało TVP Info. Ówczesny prezes Orlenu Jacek Krawiec rozmawia z Radosławem Sikorskim, wówczas ministrem spraw zagranicznych. Tematem jest należąca do Orlenu rafineria w Morzejkach na Litwie. Krawiec poinformował, że rafinerię chce kupić Igor Sieczyn, człowiek Władimira Putina i FSB. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę spółka Sieczyna Rosnieft została objęta amerykańskimi sankcjami. To kolejny przykład na to, że rząd PO-PSL nie patrzył na politykę przez pryzmat interesu narodowego, powiedział poseł Adam Abramowicz z Sejmowej Komisji Gospodarki. Pierwszym warunkiem i podstawowym powinno być bezpieczeństwo polskiego państwa i dopiero później myślenie o tym, czy ekonomicznie nam się będzie to opłacało, czy nie. I takie rozmowy pokazują, że ujawnione pokazują, że jednak ten rząd myślał zupełnie inaczej, że nie było najważniejsze bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo energetyczne, tylko jakieś inne czynniki. To jest smutne po prostu. Były amerykańskie sankcje nałożone. Polska racja stanu wymagała tego, żeby nie sprzedawać w ręce rosyjskie. No więc o czym tutaj w ogóle można mówić? Każdy słyszy to, co słyszy. Podczas rozmowy w restauracji Sowa i Przyjaciele z 2014 roku Sikorski radzi prezesowi Orlenu, jak ma postępować z Rosjanami w sprawie rafinerii w Morzejkach. Przypomnijmy, pakiet kontrolny w rafinerii w Morzejkach polski PKN Orlen zgodził się kupić od rosyjskiego koncernu Yukos, doprowadzonego do bankructwa przez władze Rosji. W listopadzie 2006 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie, a rząd litewski i polska spółka wyrazili zamiar zamknięcia transakcji. Ostatecznie PKN
PKN Orlen przejął rafinerię 14 grudnia 2006 roku. Unijna dyrektywa o delegowaniu pracowników mocno uderzy w polski rynek pracy. Jednym ze skutków wprowadzenia restrykcyjnych zmian może być przymusowe przenoszenie firm za granicę i utrata tysięcy miejsc pracy, alarmuje jeden z dzienników. Nawet do 900 tysięcy polskich pracowników i 90 tysięcy firm może dotknąć zaostrzenie unijnej dyrektywy, napisała gazeta, powołując się na analizy Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Jak wynika z raportu IMBP, ponad 5 miliardów ze składek straci też ZUS. Zmiany negatywnie odbiją się także na usługach świadczonych przez polskie firmy w Europie. Eksperci wskazują, że polski rząd powinien wyjść na forum Unii Europejskiej z kompromisowym rozwiązaniem w tym obszarze. Dane przygotowane przez inicjatywę są szacunkowe. Propozycje restrykcyjnych zmian będą miały konsekwencje nie tylko dla pracowników i pracodawców, ale także polskiej gospodarki, tłumaczy dr Marcin Kiełbasa, prawnik z Inicjatywy Mobilności Pracy. Chodzi o wiele zmian, które stanowią obciążenie biurokratyczne dla firm. Proponowane jest zastąpienie tych minimalnych stawek płac terminem wynagrodzenia. I teraz termin wynagrodzenia, tak z pozoru, jest bardzo podobnym terminem do minimalnych stawek płac, ale obejmuje on pewne składniki wynagrodzenia, które są odmienne w każdym kraju i zależą od różnych czynników. I teraz nie do końca wiadomo, które dokładnie elementy czy składniki wynagrodzenia wchodzą w zakres wynagrodzenia. I niestety nie wyjaśnia tego również Komisja Europejska, więc to będzie dodatkowy problem biurokratyczny, żeby się dowiedzieć. Dla przykładu warto powiedzieć, że w samych Niemczech jest około 70 tysięcy układów zbiorowych, z którymi teoretycznie pracodawca powinien się zapoznać albo po prostu wiedzieć, które dokładnie do niego należy zastosować w danym miejscu. Na zaostrzenie regulacji naciskały głównie Francja, Belgia i Niemcy. A skorygowany projekt dyrektywy ma zostać przegłosowany przez Komisję do Spraw Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim we wrześniu tego roku. Komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetowych Günther Oettinger powiedział, że Wielka Brytania pomimo tak zwanego Brexitu będzie musiała współfinansować co najmniej do 2020 roku długoterminowe projekty unijne. Brukselski urzędnik udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi Bild. Brytyjczycy będą musieli po wyjściu z Unii Europejskiej w 2019 roku nadal płacić na długoterminowe programy, które były uzgodnione przed decyzją o tak zwanym Brexicie. Są do tego zobligowani. Londyn będzie musiał przekazywać do Brukseli pieniądze co najmniej do 2020 roku, powiedział Oettinger. Niemiecki polityk przyznał, że w dłuższej perspektywie w budżecie Unii zabraknie 10-12 miliardów euro rocznie. Wychodzę z założenia, że ubytek wpłat brytyjskich zostanie zrekompensowany dzięki oszczędnościom i wyższym składkom pozostałych członków Unii Europejskiej, powiedział komisarz. Na Niemcy przypadłaby jego zdaniem podwyżka w dającej się ogarnąć wzrokiem wysokości kilku miliardów euro. Roczny budżet Unii Europejskiej wynosi 155 miliardów euro. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach południowo-wschodnich duże i tam deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 21 do 25 stopni, na Pomorzu i w rejonach podgórskich od 18 do 20 stopni, wiatr słaby, zmienny. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali, ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych będzie pan Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, minister finansów, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Z naszym gościem podejmiemy temat stan realizacji planu odpowiedzialnego rozwoju Polski. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Luka w ratownictwie. Polska nie ma ratowników specjalnie przeszkolonych do pomocy poszkodowanym w zamachach terrorystycznych, choć mamy ludzi o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu. Czytam w naszym dzienniku.
Zachęcajmy Polaków do powrotu. Spadające bezrobocie oraz największe problemy naszego rynku pracy. Nasz dziennik rozmawia z ekonomistą doktorem Marianem Szołuchą. Sojusznicy. Z cyklu Śladami niezłomnych. Podejrzany był właściwie każdy. Z terenów powiatu ostrołęckiego aresztowano co najmniej kilkaset osób. O bolesnych losach Polaków po wkroczeniu Sowietów pisze w naszym dzienniku Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Zaspokoić głód Boga. Niosą Boga i nadzieję najmłodszym, dając im drugi dom. Reportaż o misji żeńskich zgromadzeń zakonnych na Ukrainie. Godny strój do kościoła. W naszym dzienniku plakat do wywieszenia w kościelnej gablocie domu katechetycznym. Zadbajmy o to, żeby wszyscy przychodzący do świątyni mieli odpowiedni ubiór. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Jest 10 minut po 13. Zapraszam Państwa na aktualności dnia. Drodzy słuchacze, audycja aktualności dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz Pan da. Nie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandar. Powstańcie z Bon Zygmunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci, gdzie byś nas, kto ukradł im najlepszy czas, kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał w świat. Zatraci prawdę tą. Tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, nasz sztandara. Powstańcie z wąsy, Gmunda wzywa. Bądź nam zawsze naszym domem, wytęsknionym, wymarzonym. Obóż się, Polsko, bijąc Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże. Panie profesorze, wczoraj minęły 2 lata, odkąd pan prezydent Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Jak podsumowuje Kancelaria Prezydenta, odbył 52 wizyty zagraniczne, 187 krajowych, blisko 40 głów państw przyjął w Polsce. To kwestie związane również z oczywiście polityką międzynarodową, ale także obronnością. Jak pan patrzy, panie profesorze, na te 2 lata prezydentury pana Andrzeja Dudy? No z pewnością była to prezydentura niezwykle aktywna. Oczywiście ten wymiar międzynarodowy miał tu szczególne znaczenie z uwagi na to, że no takie też są kompetencje prezydenta i on reprezentuje też państwo na zewnątrz. Chociaż pamiętajmy, że ta inicjatywa, choćby związana z wiekiem emerytalnym, wewnętrzna, znalazła swoje szczęśliwe zakończenie i ta obietnica wyborcza została dopełniona. Natomiast ta aktywność o tyle była ważna, potrzebna, w dużym stopniu uzupełniająca, czy czasem zastępująca Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tak. Ponieważ mieliśmy do czynienia no, z tą antypolską nagonką, ten antypolonizm gdzieś się mocno już rozszerzył, nie tylko na wschodzie, ale widzimy, że i na zachodzie, szczególnie w kontekście tych zmagań o Trybunał Konstytucyjny, ale tak naprawdę większość różnych reform starała się ta Bruksela w dużym stopniu, niektóre kraje unijne pokazywać nas jako kraj dyktatury i przemocy, więc w tym względzie odkłamywanie tej rzeczywistości to ważna tutaj rola prezydenta. No i pewne znaczące jednak sukcesy, takie przełomowe, jak szczyt NATO, który no, dużo zmienił w tej konfiguracji militarno-międzynarodowej, jeśli bierzemy pod uwagę naszą pozycję, czy pozycję krajów środkowoeuropejskich. Bo to przyjęcie Polski do nastania stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ przy tak prawda, ogromnym poparciu, co pokazywało, że nie jesteśmy izolowani, jak twierdzi nasza totalna opozycja, nie jesteśmy izolowani na arenie międzynarodowej, ale jesteśmy wręcz przeciwnie widziani jako ważny podmiot całej układanki. No i kończąc na samej wizycie Donalda Trumpa, bardzo spektakularnej, bardzo takiej propolskiej w swojej wymowie, w tym znaczącym przemówieniu, to wszystko spijało się w pewien taki bardzo logiczny ciąg zdarzeń mających tę Polskę na arenie międzynarodowej podnosić do rangi kraju istotnego, ważnego i mającej na celu odkłamanie tych różnych ataków, tych różnych zakłamań, które się pojawiły w tej strukturze działań antypolskich, tak trzeba to wprost nazwać, bo tu już nie można być mowy o pomyłce. Proszę zwrócić uwagę, jeśli Komisja Europejska dzisiaj na przykład ma zarzut do Polski, że wiek emerytalny kobiet jest niższy niż wiek emerytalny mężczyzn, to zasadniczo mamy do czynienia z prawda, jak jest pies, to kij się znajdzie, prawda, nie ten to rów. Więc to jest dosyć w trudnych okolicznościach sprawowanie tego urzędu mocno atakowanego na różne sposoby, również wyśmiewanego, co urąga czy samemu państwu polskiemu, no ale wiemy o tym, że te chwyty prawie wszystkie są tutaj w zewnętrznej naszej polityce dozwolone. No oczywiście jest ten moment końcowy, ostatni, związany z reformą sądownictwa. No właśnie, bo pan prezydent, panie profesorze, podpisał ponad 450 ustaw. Do Sejmu odesłał, czyli zawetował 7 wniosków, czyli 7 ustaw, w tym te 2 ostatnie, o których pan profesor rozpoczął mówić, o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym. Do Trybunału Konstytucyjnego skierował 3 o zbadanie zgodności z konstytucją. Opozycja totalna do tej pory była totalna i do pani premier Beaty Szydło, ale także do pana prezydenta
prezydenta Andrzeja Dudy. Od momentu, w którym pan prezydent zawetował te dwie ustawy, opozycja totalna próbuje rozgrywać ośrodek rządowy z ośrodkiem prezydenckim. Tak, chociaż nie sądzę, żeby to było skuteczne, ale nim do tego wrócę, musimy też pamiętać, że część z tych ustaw wetowanych jeszcze dotyczyła okresu, kiedy prezydent Duda sprawował swój urząd za rządów Ewy Kopacz. I tu też nie miał przecież łatwo. On praktycznie był tym, nazwijmy to takim taranem, który rozbił tamten układ. No układ, który jak wiemy no, w wielu aspektach funkcjonował patologicznie i musiał to wziąć na siebie i wytrzymać ten napór pierwszy. I tu dodajmy, panie profesorze, że w zasadzie jedno z pierwszych wystąpień jeszcze prezydenta elekta była prośba do ówczesnego obozu rządowego PO-PSL-u, żeby nie przeprowadzali do wyborów jesiennych zmian ustrojowych, dlatego że no, różnie może być z wyborami parlamentarnymi, żeby nie trzeba było pewnych rzeczy odkręcać. To była prośba prezydenta elekta wówczas, oczywiście nieposłuchana przez ówczesny obóz. Tak, a później mieli pretekst ku temu, żeby mówić, że ten prezydent czy ten nowy obóz władzy łamie konstytucję. To wszystko jak gdyby było przygotowywane, wydaje się, wcześniej, cały ten ruch totalnej opozycji. No ale no, to wszystko trzeba było wytrzymać. To też od strony takiej psychicznej nie jest ani łatwe, ani miłe, prawda? Więc tu są te duże zasługi. Natomiast oczywiście w tej chwili ten obóz opozycyjny chciałby tę sprawę rozgrywać między prezydentem a samym rządem, czy większością parlamentarną. Znaczy, patrząc obiektywnie, i sam prezydent jest potrzebny PiS-owi czy prawicy polskiej i odwrotnie. Tutaj jest ta symbioza. Oczywiście nastąpiła różnica zdań przy ocenie tych ustaw o sądownictwie. W tej chwili wszyscy czekają na projekty, które ma złożyć Kancelaria Prezydenta w tym zakresie. I tu oczywiście, jeśli tę sprawę da się sensownie, logicznie, a zarazem merytorycznie, poprawnie rozstrzygnąć, to wszystko może spalić na panewce. Natomiast uzysk z tego jest jednak taki, że już praktycznie ucichły te głosy mówiące, że Andrzej Duda to jest tylko i wyłącznie, jak mówili, na posyłki Jarosława Kaczyńskiego. Absolutnie tutaj widać tę podmiotowość Pałacu Prezydenckiego, mocno zamanifestowaną w tych decyzjach, co oczywiście mogło czy może rodzić zagrożenia, takich jakichś konfliktów czy podziałów, no ale może być takim jakimś chwilowym kryzysem, który wcale nie musi się tak źle skończyć. Pan prezydent bardzo też w czasie kampanii wyborczej mówił o tym, że będzie troszczył się o bezpieczeństwo Polaków. Tutaj pan profesor wymienił no, między innymi szczyt NATO, wzmocnienie flanki wschodniej, niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 2% budżetu jako nieliczny z członków NATO przekazujemy PKB na obronność. Pan prezydent jest za tym, żeby do 2030 roku to było aż 2,5%. I jakie jeszcze, panie profesorze, widzi pan plusy i ewentualne minusy związane z tymi dwoma latami w zakresie bezpieczeństwa, ale także może bezpieczeństwa takiego, powiedziałbym, wizerunkowego w związku z Unią Europejską, w związku z uchodźcami, z łamaniem traktatów choćby przez Niemcy, gdy Angela Merkel, łamiąc traktaty, zaprosiła imigrantów do Europy. Pamiętajmy o tym, że gdyby rząd prawicowy miał konieczność współpracować, być w relacji z prezydentem z przeciwnego obozu, to wiele, a może nawet większość tych reform, a zarazem celów politycznych byłoby nie do zrealizowania. Praktycznie tych rzek wszelakich byłoby więcej. Taki prezydent stanąłby na czele obozu protestu i co więcej, taki prezydent no, mógłby funkcjonować, jak dzisiaj funkcjonuje Donald Tusk w Unii Europejskiej,
kiedy miast bronić interesu polskiego, no w dużej mierze zachęca, czy też jego głos współbrzmi z głosem Timmermansa i jemu pokrewnych. Więc zwróćmy uwagę, że jak ważną rzeczą jest, jeśli mówimy o tych reformach różnych, tych zmianach istotnych, jak ważną rzeczą i jak mówię, ważną rolę odegrał Andrzej Duda i to tylko można to zrozumieć wtedy, gdybyśmy sobie uruchomili wyobraźnię i mogli zdiagnozować, co by było, gdyby tym prezydentem był Bronisław Komorowski przy tej władzy. To byłaby sytuacja niezwykle trudna, niezwykle taka przy zaangażowaniu zagranicy wręcz dramatyczna i cała nasza scena polityczna nie spierałaby się o to, czy tak reformować sądownictwo, czy owak, ale byśmy mieli do czynienia z taką wojną na górze kompletną. Więc w tym względzie trzeba to czytać. Natomiast w tych przykładach, o których ojciec mówił, tak istotnych, bo jednym z takich filarów naszego sporu z tym zewnętrznym światem brukselskim czy berlińskim jest kwestia uchodźców, to nieprzyjmowanie uchodźców jest jednym z powodów tego, że chcą nas sądzić i odbierać nam fundusze. I to, co ciekawe, te państwa, czy te rządy, które były współodpowiedzialne, czy odpowiedzialne, mówimy o państwach, i to, no bo pamiętamy, że jesteśmy teraz już w sporze innego typu, no, że oskarża nam się o faszyzm, oskarża nas się o dyktaturę, a szkodowania drugowojenne nie zostały wypłacone. I to dobre jest pokazanie całej tej perspektywy, kto za to odpowiada i kto komu winien jest pieniądze i nie tylko pieniądz. To jest sytuacja, gdzie tutaj Pałac Prezydencki staje równo z rządem i to są niezwykle ważne kwestie, czyli obrona tego, co zwiemy bezpieczeństwem państwa, również w sferze polityki imigracyjnej. To porozmawiajmy teraz o tym, co usłyszeliśmy na ostatnich nagraniach z restauracji Sowa i Przyjaciele, mianowicie o dwóch innych politykach, którzy mieli także ambicje prezydenckie. To nam się wpisze może w pierwszą część rozmowy. Pamiętamy, Radosław Sikorski startował z Bronisławem Komorowskim w prawyborach w Platformie, bo chciał być prezydentem, ale także Radosław Sikorski diagnozuje w tej rozmowie, że Grzegorz Schetyna miał mieć ambicje bycia prezydentem. Mówił tak: marzy mu się zostanie szefem unijnej dyplomacji i powrót do Polski w 2020 roku na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej. Panie profesorze, to znaczy, to był rok 2014, kiedy te rozmowy się odbywały i zostały podsłuchane. To znaczy, że Radosław Sikorski żył w jakimś takim trochę swoim świecie, bo pamiętamy, że to on miał zastąpić, chyba jeśli dobrze pamiętam, Katrin Ashton na stanowisku szefa unijnej dyplomacji. Mówiono, że i Donald Tusk tutaj gdzieś się pojawia, ale może Donald Tusk celuje wyżej. Okazuje się, że i Grzegorz Schetyna może miał takie ambicje, a w tym czasie Tusk kiwał Sikorskiego, no, podlizując się Angeli Merkel. Sikorski chyba miał zbyt duże ambicje w relacji do tego, jakie były jego możliwości. Również dlatego, że był troszkę takim sztucznym przeszczepem do Platformy. Pamiętajmy, że jego przeszłość polityczna to jest bycie również ministrem w tych pierwszych rządach pisowskich. Natomiast ambicje duże, jakieś tam próba grania własną osobą, ale bardzo słabe jednak zaplecze takie partyjne. Nie miał swojego środowiska na tyle silnego, żeby mógł oprócz pewnego markowania siły na coś zdobyć. Donald Tusk z kolei w tym czasie o tyle miał lepsze rozeznanie, że zobaczył swoją klęskę swojego obozu, swojej Platformy i wydaje się, że uciekł z tego chwiejącego się czy tonącego okrętu. Przygotował sobie taką niemiecką szalupę, która go do Brukseli dowiezie. I to mu daje dzisiaj pewne poczucie bezpieczeństwa, nie tylko socjalnego, materialnego, ale politycznego. Tam go wybrano wbrew woli czy głosowi rządu polskiego, co w ogóle jest kuriozum, ale to też ilustruje
Unia funkcjonuje, więc w tym względzie tam sobie spokojnie funkcjonuje, natomiast ci, którzy zostali w kraju, mają problemy. Problemy również wynikające z ujawnienia tych kolejnych taśm, bo tam jest pewna ilustracja wewnętrznych konfliktów, wzajemnej jakiejś pogardy też poszczególnych frakcji i konkretnych polityków Platformy. Pokazuje to jednak, że był to obóz taktycznie związanych ludzi, którzy mają pewną wizję swojej własnej kariery, swojego interesu, bez większej idei, która by spajała to, tych wszystkich graczy. W związku z czym Donald Tusk w odpowiednim momencie umiał tę karierę swoją pokierować. No, Rady Sąsiedzkie wydaje się, pogrąża się, jest pogrążany choćby tymi taśmami i jego przyszłość polityczna bardzo marnie wygląda. A czy Grzegorz Schetyna jest także pogrążony tymi taśmami? Mam na myśli oczywiście pogrążenie wizerunkowe, no bo jeżeli Radosław Sikorski z prezesem, co ciekawe też PKN Orlen, byłym prezesem Jackiem Krawcem, taki rysopis, taki rys charakterologiczny podają Grzegorza Schetyny. Grzesiu boczkiem, a jak przychodzi co do czego, to tchórzy, maklajacki styl Lwowskiego Żulika, co tu jeszcze, zero kreatywności, idealny numer dwa, taki knajacki styl trochę, to jest za mało na premiera, on nie czaruje ludzi, Grzegorz niczego z tego nie ma, Schetyna nie ma umiejętności przemawiania, to jest kwestia jakości ludzi, których masz wokół siebie. No i totalna krytyka związana ze stanowiskiem szefa Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych, że w zasadzie chodziło o gabinet i o to, żeby miał swoją pieczarę, a nie żeby coś robił. No, Grzegorz Schetyna jest dzisiaj cieniem pani premier. On założył gabinet cieni. On się co środę spotyka z cieniami ministrów jako ewentualny kandydat na premiera w nowym rządzie, gdyby PO udało się obalić Prawo i Sprawiedliwość. No ale się okazuje, że w Grzesiu niczego takiego nie ma. To nie musi być cios ostateczny dla Grzegorza Schetyny, że on straci władzę w Platformie, bo to jest jednak w dużym stopniu autokompromitacja tego środowiska Sikorskiego czy Tuska, bo to oni atakują w ten sposób Schetynę. On jest jak gdyby ofiarą tych ataków, no ale na pewno takie świadectwo nie podnosi autorytetu obecnego przewodniczącego Platformy. Na pewno to gdzieś krąży wśród działaczy, to jest jakiś powód do różnych przecinków. I w tym względzie ta wypowiedź samego Sikorskiego, ona pokazuje, jaka była ówczesna pozycja Schetyny w partii. Zresztą pamiętajmy, że przed odjazdem Tuska do Brukseli Schetyna praktycznie był trupem politycznym. Natomiast on się odrodził od tamtego czasu. Pewnie bardziej Sikorski jest dzisiaj trupem politycznym niż sam Schetyna. Natomiast pozycja Schetyny jako lidera jest słaba. On ma ludzi, cały szereg ludzi, którzy nie tylko go nie szanują, to widać po tej wypowiedzi, ale się go nawet nie boją, bo w przeciwieństwie do Tuska się jednak bano się jego jakichś, powiedzmy, działań takich czyszczących. On wielu tych działaczy dawnej Platformy wyeliminował z gry, zwróćmy uwagę. Kiedyś był taki triumvirat, był i Rokita, była i Zyta Gilowska. On eliminował tych swoich takich współliderów, takich silne postaci, bardzo konsekwentnie, bezwzględnie. Był Maciej Płaszyński wcześniej. Tak, Płaszyński, na Dorochowski. Znaczy, on był, w tym sensie, że jeśli ktoś go nie szanował, czy nie był z jego obozu, to przynajmniej się go bał. Natomiast Grzegorz Schetyna nie jest w stanie nawet usunąć z partii, co wydaje się oczywistością ze względu na jej interes, mianowicie Hanny Gronkiewicz-Waltz. No, ona się pogrąża, ta komisja weryfikacyjna pokazuje coraz to kolejne rzeczy, które są gigantycznie obciążające, aferalne, sprawy, które się w urzędzie działy. To jest politycznie
rzeczą oczywistą, że się takich polityków no, odsuwa na bok. Jak była sprawa zegarka omawianego podczas, znaczy w czasie tej rozmowy na ten Nowaka, usunięto. Natomiast Grzegorz Schetyna jest na tyle słaby wewnątrz tej partii, że nie może tego uczynić, ponieważ wszystkie inne frakcje są stałe, wszystkie inne frakcje jakoś są w stanie go szachować, więc on musi się z nimi liczyć. Musi się nawet liczyć z tą frakcją takich gniewnych, młodych gniewnych, a może niektórzy uważają, że szalonych, którzy tak radykalizują postawę Platformy, starają się tak agresywnie funkcjonować, że Schetyna, bojąc się, że oni go obejdą z jakiejś strony, że wyeliminują go jako lidera, upodabnia się do nich swoją agresywnością. Przypomnę ostatni jego pomysł, żeby posłów, którzy głosują za reformą sądownictwa, wsadzać do więzienia, żeby kodeks karny nowelizować w tym względzie. No, nikt racjonalny takiego pomysłu by nie wrzucał. On stara się przynajmniej zewnętrznie pokazywać, że jest bardziej radykalny niż najwięksi radykałowie. Bardziej lojalny w stosunku do Gronkiewicz-Waltz niż to tego wymaga interes partyjny. Więc to jest nieporównywalna postać w tym względzie. I ta rozmowa, myślę, że tylko tą partię jeszcze bardziej pogrąży w pewnych takich wewnętrznych konfliktach i takiej, prawda, niestabilności, również co do określenia jakichś ważnych celów na przyszłość. No, sama Gronkiewicz-Waltz pogrąża się coraz bardziej, bo nie dość, że stała się wyrocznią w sprawie, co jest konstytucyjne, co nie jest konstytucyjne, jednoosobową, więc jeżeli ktoś z słuchaczy ma wątpliwości, to do wyroczni w ratuszu warszawskim może się zwrócić, natomiast to, żeby jeszcze podatnicy płacili za nią kary, to już jest kuriozum i wynajmowanie prywatnych kancelarii prawnych po to, żeby ewentualnie wymyślali, jak ominąć zapłacenie kary. To znaczy, że ta pazerność na pieniążki jest całkiem spora. Ale to nie byłby już taki wielki problem Platformy dzisiaj, wizerunkowy, gdyby ona na przykład rok temu albo wcześniej na pieniążki, Platformy usunięta lub chociaż zawieszona. Natomiast ona jest wiceprzewodniczącą tej partii, więc praktycznie wszystko, co ją dotyczy, dotyczy pośrednio i tejże partii. I to są rzeczy samobójcze, jeśli biorę pod uwagę działanie na scenie politycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk i nasz gość. Jeszcze dziękuję żeby serdecznie. Te 13-12 tysięcy z Panem Bogiem. Polska płaciła za nią, ale nędza za was.